Да. Алло. Так. Да, здравия алло. Желаю, майор здравия Чернобаев. Житчи, майор Чернобаев, штаб операционный. Могу услышать так. Ольгу Васильевну? Могу услышать Ольгу Васильевну? Да. Так. Да, Ольга Васильевна, вам сообщили. Так, Ольга Васильевна, по поводу вашего пани, сына, получили информацию? Пани сына, достала пани информацию? Нет. Не? Ой. Командир части вам еще не звонил? Дубуца Едновский еще не зазвонил до пани? Нет. Не? А что случилось? А что сейчас стало? 15 минут назад подтвердилась информация. 15 минут тому. Została potwierdzona informacja, że podczas wykonania zadania bojowego Nikita Sergejewicz dostał ranny niesłomierny z życiem. Zginął. Współczuję pani. Nie. Nie. Tak. Nie. Tak, niestety tak. Ola, co się stało? Halo. Halo, tak. Co się stało? Da, Olga Vasilievna, trąbuszko. Olga Vasilievna, może pan przekazać słuchawkę? To kto mówi? Kto to mówi? Trąbuszko, Olga Vasilievna, передайте. Niech pan słuchawkę przekaże Olga Vasilievna. Jest to major Czernobajew, sztab operacyjny. Wy co? Kto to? Co? Kto to? Ja mówię, trąbuszko, передайте. Mówię panu, niech pan przekaże telefon Olgi Vasilievnie. Jest to major Czernobajew ze sztabu operacyjnego. Ale dzisiaj z panem, dzisiaj z nim rozmawialiśmy, co pan mówi, potem został skierowany zabierać rannych i nakryło kolumnę artylerią. Co, co? Kolumnę nakryło artylerią, nikt nie przeżył. Z kim rozmawiam? O Boże. Halo. Halo. O Boże, ty, o Boże, ty mój. Ja wiem. Czekaj, Ola, nie krzycz. Niech pan powie, co mamy robić? No, powinienem porozmawiać z Olgą Wasilievną. Niech pan przekaże słuchawkę. Ola, Ola, czekaj, podejdź tutaj. Co? Alo. Halo. Da. Ja mówię, tak. Olga Vasilievna, niech pan zawoła do słuchawki. Nie słyszę. Halo. Halo. Da. Tak. Co tak was słucha? Jakoś tak źle pana słychać. No może, to was coś z no, może ma pan coś z telefonem, Ola. Czekaj. Ola, no czekaj, no nie słyszę. O Boże. Niech pan powie, co teraz robić? Znaczy, смотрите. Widzi pan, no. Возможности доставить тело у нас możliwość, нет. Не мамы возможности доставить Постой. Тело. Что, что? Я говорю, возможности Мове, не мамы возможности доставить тело. Знайдуешься, тело знайдуешься на неподконтрольном терене. Не разумеем. А как то? Что мамы сейчас? Ну, смотрите, он no, награжден грамотой. Został вынагрodzony, ma wympiął за odwagę. Поэтому, так, значит, и, но... ну, вы определитесь с похоронами, когда это не, будет. Niech państwo się oznaczą z pogrzebem. Oficjalnie będzie uznany jako osoba, która zniknęła, czyli nie no będziemy da. Mogli go dostarczyć. Ale jak to? Gdzie on? Ja cię kręcę, Jezu. No, wie pan, przecież jakoś pan do tego jakoś przygotowywał się. Wojna jednak, wiedział pan, gdzie się znajduje. Ola, no czekaj, no daj, porozmawiam. Ola. Mówię, może pan słuchawkę Vasilievnie przekazać? Mam informację dla niej. Dla niej? Jaką informację? Niech pan przekaże słuchawkę. Ona jest... Ona ma histerię, nie mogę jej zaspokoić. Niech pan przekaże telefon, mogę ją uspokoić, jestem wojennym psychologiem. Ola. Proszę cię, żebyś odpowiedziała, tu słuchawkę masz. Tak. Halo. Tak, Olga Vasilievna. Jest u mnie, jest sam, jest jeden. Rozumiem pani, rozumiem. Tak, współczuję pani. Kiedy? Niech pani posłucha. Teraz najlepiej ma pani jakieś uspokajające, może alkohol.
Gdzie mam jechać? Wam jechać nikuda Pani nie nigdzie nużno. Nie musi jechać. Nie mamy możliwości dostarczyć jego ciało, dlatego że ciało znajduje się na niepodkontrolnym terenie. Nie ma w ogóle żadnej gwarancji, że coś ocalało. To był ogień reaktywnej artylerii. Prawdopodobnie ciało się spaliło. То есть останков не будет. Czyli nie będzie resztek. Понимаете, да? Rozumie pani, tak? Куда нам ехать? Gdzie mamy jechać teraz? Вам же pani już nigdzie. Nigdzie nie musi pani jechać. To już koniec. Może pani się uspokoić. Jedyne co, no dla rodzin, którym zginął syn, mamy darmową wycieczkę do mauzoleum. Możemy zabezpieczyć, jak pani chce. Jaka wycieczka, Boże. Oj Boże. No, jest to maksimum, co możemy zrobić dla rodzin. Oj Boże mój. Nie mogę. Dawaj.